Może jest kwestia tego, że ta Europa w wersji unijnej to taka nieustająca dyskusja, co z jakimś problemem zrobić. No ta dyskusja jest nie tylko w wersji europejskiej, ale taka bezradność nawet okazała się tu ze strony amerykańskiej. No Amerykanie. Kilkanaście lat temu razem z Anglikami, z Polakami wprowadzili tam wojska do Iraku, zrobili tam nieszczęście olbrzymie, bo myśmy, to myśmy w tym uczestniczyli niestety, zabiliśmy nie wiem ile, tam się ocenia od pół miliona do miliona obywateli irackich, powiesiliśmy ich prezydenta, tak? No i, i zrobiliśmy państwo islamskie, a potem, a potem się wycofaliśmy. A potem pan Obama mówił, że wycofujemy się. I, ta, i ten, ten cały sprzęt, całe te, oni, te, te środki zniszczenia, które tam użyliśmy, żeby yy, yy, ład i porządek zaprowadzić, one przeszły w ręce yy, takich ludzi, którzy prowadzą ład i porządek, ale własny, zupełnie inny od naszego, na innych zasadach fundowany. I, i to jest też problem, bo, bo oni tam mają poparcie, ja myślę, to nie jest, to jest trochę taka sytuacja, jak wie pan, jak yy, Hitlerowskich Niemców, Niemcy była oczywiście dyktatura, ale przecież nikt nie powie, że to była tylko dyktatura, bo to było poparcie niemieckie olbrzymie, większy tak samo za Stalina. Była to podobna sytuacja z komunizmem. Ludzie wierzyli w komunizm, ludzie wierzy, sobie ci wierzyli w komunizm. Niemcy wierzyli w faszyzm i dlatego tak trudno było ich pokonać. I teraz tamci te obywatele tego Państwa Islamskiego, czy, czy więcej, bardzo miliony, czy, czy dziesiątki milionów ludzi na, na obszarze islamskich wierzą w islam. Tak? I wierzą, że to, że to ma wygrać, że to jest lepsze od tego, co my im proponujemy. Jest kwestia.